Każde miasto ma jakiś potencjał dźwiękowy. To są odgłosy z ulicy, głos trolejbusy, ruch uliczny, klaksony, piesi, no i dzwony. Ten pomysł z dzwonami polegał na tym, żeby spróbować rozkołysać to miasto, jakoś uruchomić ten dźwiękowy potencjał miasta. To wymagało oczywiście współdziałania bardzo wielu ludzi, kilkudziesięciu ludzi. Kilku parafii. Tu dziękuję bardzo księżom dwóch wyznań, bo w kościele, w cerkwi katedralnej dzwonił dzwony, w kilku kościołach lubelskich. W każdym kościele było po kilku bądź po kilkunastu ludzi, którzy musieli obsługiwać dzwony. No powstało. Był to rodzaj też takiego rozkołysania w jakiejś mierze społecznego. W tym roku przyjechali artyści, którzy są na bakier z komercją. I przez całe życie jakoś płacili cenę za swoją postawę, która sytuowała ich nie jako postaci mainstreamowe, natomiast jako osoby, które od czasu do czasu zamykają się w laboratorium, pracują nad kolejnymi projektami, a potem pokazują światu. Świat z tego korzysta, a potem oni znowu idą, zamykają się i znowu zadają sobie pytanie o rolę sztuki, o rolę dzieła, o rolę ich jako artystów. Najważniejszą rzeczą w nowoczesnym śpiewaniu jest, jak sądzę, ogromna elastyczność i otwartość na różne formy. Przez ostatnie 60-70 lat kompozytorzy pisali w wielu różnych stylach, a każdy z nich przynosi nowe wyzwania dla śpiewaków. Nie jest to jedynie kwestia posiadania dobrego głosu, dobrej techniki i władania kilkoma językami, choć i to niewątpliwie pomaga. Sądzę, że coraz więcej ludzi eksploruje głos. Nazywamy to wydłużaniem, aby dowiedzieć się, co mają uczynić, aby rozwijać możliwości głosowe, jak i co mają nim wyrazić. Wypróbowuję wszelkie możliwości głosowe, od najbardziej niezwykłych, ekstrawaganckich, nawet dziwacznych dźwięków do jęków i ryków. To wszystko staje się częścią repertuaru śpiewaków, jeśli specjalizują się w muzyce nowych czasów. You have traditional singing and you have
Wyróżniamy śpiew tradycyjny i awangardowy. Wiemy, że śpiew tradycyjny jest domeną klasycznych śpiewaków operowych, natomiast awangardowy śpiew jest tym, czego nie znamy. Co jest interesujące, jak sądzę, i większość śpiewaków zajmujących się nową klasyczną muzyką wychodzi od tradycyjnej nauki śpiewu, którą każdy śpiewak przechodzi. Tak więc jedyną rzeczą, którą potrafią robić, to śpiewać z tradycyjną klasyczną manierą, a następnie dodać do tego inne elementy. Mnóstwo kompozytorów używa tradycyjnego stylu jako elementu wyjściowego do przejścia w jakiś inny gatunek. Innymi słowy, używają tradycyjnego, nawet operowego śpiewania jako punktu wyjściowego przed przejściem w jakiś odmienny styl. Jest to więc interesujące, aby obserwować, jak te związki powstają i być może kiedyś ponownie zanikną. Kiedyś miałem okazję spostrzec, że Kody nam się formułują jako festiwal różnych radykalizmów, co nie znaczy, że wyłącznie groźnych nastroi. I takich radykalnych postaw z różnych dziedzin muzyki będzie tutaj bardzo wiele, albo radykalnych chociażby w swoim poczuciu humoru, czy swoim zmyśle paradoksu. Festiwal jest o różnych śladach naszej myśli, o różnych stanach naszej świadomości i jest bardzo szeroki w estetycznej realizacji tych założeń. Stworzyłem malowanie dźwiękami w 1974 roku na Woodstock, New York. To była pewnego rodzaju specyficzna komunikacja. Było to narzędzie do komunikowania się z muzykami z mojej orkiestry. Stworzyłem znaki, które wykorzystywałem podczas wystąpienia. Przestałem mówić. Pokazywałem ty, 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 długie tony grać i zadziałało. Później zrobiłem inny znak i również zadziałało. Tego wieczoru miałem refleksję na temat kompozycji znakami. Interesujące w znakach jest to, że możesz mieć muzyków jazzowych, klasycznych, tancerzy baletowych czy szekspirowskich aktorów. Możesz robić jakąkolwiek mieszankę z ludzi. Ludzie służą jako instrumenty, więc daję znak na przykład. I słucham, jaki jest rezultat. Jeżeli jest poruszenie, to patrzę na rezultat i wtedy tworzę kompozycję. Dodaję kolejną frazę, dodaję coś z powrotem, buduję coś z tego, dodaję kolejną frazę i tak dalej. Mój ojciec był malarzem abstrakcyjnym, więc ekspresja abstrakcyjna wpłynęła na moją pracę. Najważniejsze w muzyce jest poszukiwanie czegoś nowego. To jest to, co lubię w komponowaniu na żywo. Jestem tradycjonalistą, ale kiedy staję na scenie na żywo, podejmuję ryzyko, na przykład dzisiaj. Nie wiem, co się wydarzy, nie mam pojęcia, zrobię znak, czekam na rezultat. Fundamentem sztuki jest ryzyko. Jeżeli nie będę podejmował ryzyka jako artysta, mogę się poddać i iść na ryby. Paulina Oliveros należy do czołówki współczesnej muzyki amerykańskiej. Jest profesorem w amerykańskich uczelniach muzycznych. W latach 50. współtworzyła środowisko awangardowych kompozytorów, artystów i poetów z San Francisco. W 2012 roku otrzymała nagrodę imienia Johna Cage'a. So we're going to do variation one. Jako muzyk Oliveros interesuje zarówno wyszukiwanie nowych dźwięków, jak i znajdowanie nowych sposobów artykulacji starych. Wykorzystuje improwizację, medytację, muzykę elektroniczną czy rytuały. Stworzyła metodę głębokiego słuchania, która polega na intensywnym wsłuchiwaniu się w dźwięki otoczenia, odgłosy przyrody, we własne myśli i muzykę. Czymś zachwycającym jest Meredith Monk. Delikatność, dyscyplina, niezwykła
taka kultura już nie tylko śpiewania, ale i słuchania. Ma się wrażenie, że ta muzyka powstała z wsłuchiwania się po prostu w świat i z takiej delikatnej odpowiedzi, tak jak czasami krople deszczu padają, prawda, na wodę, to ten rodzaj delikatności osiągnęła jej wokalistyka. Meredith Monk, kompozytorka, wokalistka i twórczyni nowego paradygmatu operowego oraz dzieł sztuki z pogranicza muzyki i teatru, jest uważana za pionierkę wokalistyki, która stworzyła nowatorski sposób śpiewania, zwany obecnie techniką rozszerzonego śpiewu. Monk tworzy utwory łączące muzykę z ruchem scenicznym, obrazy z obiektami przestrzennymi, światło z dźwiękiem. Twórczość Monk cieszy się uznaniem na całym świecie, od Brazylii aż po Syrię. Jej utwory były wykonywane na żywo w trakcie licznych festiwali. Jej muzyka wybrzmiewa też w filmach, między innymi Jean-Luc'a Godarda czy braci Coen. Meredith Monk została kompozytorem roku 2012 i uznana za jeden z 50 wspaniałych głosów. Otrzymała również nagrodę Fundacji imienia Johna Lennona, przyznawaną za działalność artystyczną na rzecz pokoju. Williams Mix, wersja rozszerzona, to nowa interpretacja utworu Johna Cage'a skomponowanego na taśmę magnetofonową w 1952 roku. Część wizualna nowej wersji, której autorem jest Lillevan, koncentruje się na zmianie i przekształcaniu utworu napisanego przez Cage'a na taśmę w obraz. W odróżnieniu od wersji oryginalnej, która trwa 4 minuty i 15 sekund, Williams Mix, wersja rozszerzona, to kompozycja 32-minutowa. Taka różnica długości wynika z transpozycji utworu z taśmy magnetofonowej na nośnik cyfrowy. W Polonezie najciekawsze jest to dla mnie, że jest to forma, którą wszyscy znamy. Że jest to forma jakby ogólnodostępna i każdy w jakimś tam stopniu ten rytm czuje i każdy jest z nim obeznany, aczkolwiek nikt go nie tańczy i ta jego taka rola w cieniu takim dziwnym, to mnie najbardziej zafascynowało. W tym programie to jest 7 polonezów. Cały czas nawiązuje do specyficznego rytmu polonezowego i do niektórych takich zwrotów balowych i bardzo takich oficjalnych i dworskich. A i też skład jest taki, kapela strażacka dęta, jest 8 instrumentów dętych i perkusje. Ona się idealnie nadaje na polonez. Jest takie wrażenie właśnie marszowej orkiestry nowoorleańskiej, też takiej trochę do tego to nawiązuje. Wszyscy jesteśmy tak trochę rozstrojeni. Awangardowa twórczość Margaret Leng Tan oprócz muzyki obejmuje także kino, choreografię i performance. Przez pismo New Yorker została okrzyknięta diwą awangardowej pianistyki. Jest uznaną interpretatorką utworów Johna Cage'a, a jej wykonania zarówno muzyki pochodzenia amerykańskiego, jak i azjatyckiego wykraczają poza powszechne, rozumiane granice muzyki fortepianowej. Pochodząca z Singapuru Tan odkryła Cage'a, prowadząc studia nad przenikaniem się artystycznych trendów Azji i Zachodu. Kody są w tym roku, można powiedzieć, spokojniejsze, to znaczy jak się posłucha kolejnych projektów, kolejnych koncertów, to widać w tym namysł i zarówno w koncertach,
jak i też w warsztatach, które artyści prowadzą. It's still existing and it reached that point. And then we start again and go backwards. On w zasadzie kontynuuje to, co zaczęło się 4 lata temu i próbuje po pierwsze spotykać coś, co jest jakieś takie źródłowe, pradawne, z tym, co jest najnowszym poszukiwaniem. No i w gruncie rzeczy próbuje w tym naszym bałaganie takim muzycznym, czy też w tej chaotycznej audiosferze, w której żyjemy, w tych milionach dziwnych dźwięków, w tej nieskończonej ilości rozmaitej muzyki, której jest pełno, której mamy nadmiar, żyjemy tym nadmiarem, postawić jakieś drogowskazy. Made everything. He found some jellyfish.